Siemanko wszystkim, witam was kochani serdecznie, ja jestem Yuken, a przed wami 32 odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli takiej serii, w której wszystko dzieje się na waszych oczach. No i stało się, kochani, w poprzednim odcinku jakoś mi się udało przebić tę oto kwotę miliona na koncie. Także zaczynamy oczywiście od rzeczy jak najbardziej organizacyjnych, technicznych i, no nazwijmy to, inwestycyjnych. I zrobię pierwszy manewr, którego pewnie już niektórzy z was się mogą spodziewać, ale wielu pewnie by się nie spodziewało. Otóż, moi drodzy, chcę spróbować jeden myk zrobić. I nie spłacam tego kredytu po to, aby go spłacić, bo za chwilę wezmę go na nowo, nawet zrobię to dosłownie za chwilkę. Spłata tego kredytu miała tylko i wyłącznie na celu, aby wziąć go na nowo i mieć chociaż jeden kredyt za darmo, ratę. Znaczy, teraz będziemy ratę mieli tylko i wyłącznie za ten duży kredyt, więc de facto kasy będziemy mieli prawie tyle samo, a rata będzie za darmo, no bo raczej wątpię, żebyśmy oba kredyty spłacili. I teraz tak, moi drodzy, plan jest taki, że po pierwsze postanowiłem sobie kupić ciężarówkę. To jest bez dwóch zdań. Tej renówki trzeba się pozbyć, ją trzeba sprzedać, bo to już jest taki grat, że tego się nie opłaca w żaden sposób naprawiać, ale trzy odcinki z nią pojeździliśmy, na siebie zarobiła, więc spoko. Ja myślę, że zastanowię się nad nową ciężarówką. Myślę, że ten... W ogóle zobaczmy, jak my tu mamy z levelami jeszcze. To wygląda ta nasza kariera. O, troszkę nam przybyło odkrycia mapy, spoko. W tym odcinku myślę, widzowie, że wbijemy kolejny level, także przy 18 levelu myślę, że jak najbardziej czas jest już najwyższy na to, aby coś tutaj zdziałać. Aha, tutaj długodystansowca jeszcze nie wbijaliśmy, okej. Okay. No to się zastanowię, czy długodystansowiec, czy jakiś ADR. Raczej bym poszedł w jakiegoś ADR-a, żebyśmy też mogli jakieś tutaj paliwo i inne rzeczy wwozić. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda u naszych kierowców, bo chciałbym... Dobrze, niech będzie długodystansowiec, niech będzie. Ta Helga niech mi awansuje, bo ta Helga mnie strasznie denerwuje. No niech będzie. Dobra, tu myślę, że zmienimy długodystansowca na wysoką wartość. Tutaj może pani damy delikatny ładunek. A ten niech na razie ma. Temu damy też delikatny ładunek. No i myślę, że temu też delikatny ładunek. Dobra, zobaczymy, jak to... Dobra, ten niech jeszcze podreperuje się. I oczywiście nie będziemy sprzedawali tej używanej renówki, bo ją w rozliczeniu nam weźmie, jeśli będziemy kupowali nówkę, cewkę nieśmiganą. Taką opcję też mamy i z niej jak najbardziej zamierzam skorzystać, widzowie. Natomiast zastanawiamy się nad zakupem pomiędzy... prawdopodobnie Manem, a prawdopodobnie Volvo. Jeszcze przejrzymy sobie wszystkie. Zaczynając oczywiście, moi drodzy, od Mana. Pamiętajmy, że 200 tysięcy będzie wzięte jakby no, w rozliczeniu, więc moglibyśmy sobie kupić takiego Mana 450 litrów, no 850, 330 koni odpada. Nie, Mana nie, dlatego że jak widzicie, Many nie mają takich silników, jakie by nas interesowały. Iveco całkowicie nam odpadnie. Renault raczej bym nie chciał. Zobaczmy z Volvo. Strasznie te ceny się zmieniają. Jeśli chciałbym takie Volvo, no zbiornik paliwa byłby akceptowalny. Te 460 koni też mogłoby być jeszcze akceptowalne, aczkolwiek tutaj mamy z 500 koni silnik. Ale czy 800 tysięcy, no to około 200 tysięcy będzie w rozliczeniu. No tak, bo jeszcze nam starczy, żeby pracownikowi coś kupić. No może takie Volvo byśmy sobie, zobaczmy.
800 litrów jest jeszcze spoko, 500 koni. Zresztą wiadomo, że możemy go później sobie ulepszyć. Nie potrzebujemy nie wiadomo jak drogiego. A zobaczmy to Volvo. Też ma 500 koni. No to to by mi się chyba bardziej podobało, powiem szczerze. Zobaczmy, ile nam weźmie w rozliczeniu. Ja tu oczywiście nic absolutnie bym, widzowie, nie zmieniał. Nic nam nie weźmie w rozliczeniu. Jak to jest? Ile? Tak nie można? Ja bym chciał, żeby nam w rozliczeniu wzięło. A, czyli się coś zmieniło. Dobra. Ostatnio, a chyba, że to było jak się kupowało przez odwiedź dealera, a nie przez, nie przez online. No dobra, to sprzedamy tą gównianą naszą renówkę. Przynajmniej będziemy od razu wiedzieli, ile za nią dostaniemy. 111 tysięcy. No niestety, niestety widzowie, dużo to nie jest. Dużo to nie jest. I jeszcze jakbyśmy mieli zobaczyć w dealerach ciężarówek, tak ostatecznie, jak wygląda ewentualnie Mercedes. Jak wygląda Mercedes? No, zbiornik spoko, koni nie najgorzej. Wiecie co, nawet nie wiem, czy bym nie kupił sobie właśnie takiego Mercedesa. Kurczę, powiem wam szczerze, że bo to jest różnica 200 czy 300 tysięcy nawet w cenie. Zbiornik jest spoko. 400 koni, 420 to jest myślę, że spoko. Mercedes czy Volvo? Teraz mam. Scania raczej nie będzie jakaś tam chyba, myślę, że... Znaczy, Scani raczej bym nie chciał. Manto już mówię nam odpadł. Man nam odpadł. Zobaczmy jeszcze raz tego Volvo. Kurczę, no to Volvo mi się nawet by podobało. Tutaj jest ile? 460 koni. Ten ma 420. 800 tysięcy. 800 tysięcy to nam zostanie 500 tysięcy na pracownika do ciężarówka. Wiecie co? No można by tak, widzowie, zrobić, bo zostanie nam. O, tutaj jest 500. Mi się to Volvo by podobało, słuchajcie. Zobaczmy, jakie ono ma wnętrze. A czym one się różnią? Tu jest 750 koni, a tutaj jest 500 koni. I tylko tym to się różni? Nie no, widzowie, no to słuchajcie, to jest różnica 3000. No to ja myślę, że tego sobie chyba byśmy wzięli. Dobra, robimy zakup. Nie szczypiemy się. Kupujemy super ekstra Volvo, będziemy o nie dbać, widzowie, już za późno, zakupione. Nic więcej nie będziemy tutaj sobie grzebali, jeśli chodzi o nas. No i zobaczmy, czy możemy pracownikowi jakąś używaną ciężarówkę kupić do 300 tysięcy. Teoretycznie te odpadają, bo mają za mało gwiazdek. Widzicie, to nie jest tak łatwo wcale z tymi ciężarówkami dla pracowników. Bo mają po dwie gwiazdki, także... No to poczekamy, no to kto powiedział, słuchajcie, że musimy już kupować ciężarówkę dla pracownika, prawda? Nie musimy, myślę, że... Nie, bo to tutaj w ogóle wiadomo, że one nie pojadą. Te, które mają przynajmniej jedną czy dwie gwiazdki, to już z góry wiadomo, że nie pojadą, także nie ma co się tu, widzowie, szczypać. Dobrze, to zróbmy sobie taki manewr, że my sobie weźmiemy zlecenie, w takim razie tym naszym Volvo nowo kupionym, na jakiś, myślę, że fajny kurs... suszarki bębenkowe. O, Norwegii. Ile to jest? 900 kilometrów. No możemy, słuchajcie. Szwecja, Norwegia. Nie jest to jakaś zbyt długa trasa, a pojedziemy z przyczepą przegubową. Jednocześnie mamy ładunek delikatny. Fakt, że nie mamy o wysokiej wartości, ale sprzęt medyczny z kolei. Byśmy tutaj w Hiszpanii lecieli, to byśmy mieli i wysokiej wartości i delikatny ładunek, ale cenowo to nie ma jakby tu wielkiej różnicy z tego, co widzę.
Cenowo samochodów już dosyć ostatnio się nawoziliśmy. Ciągniki to myślę, że też. Znowu sprzęt medyczny, wieść, to też tak bym się zastanawiał, widzowie. To jest taka pilna dostawa, ale nie chciałbym tak aż się spieszyć. Tutaj coś do Serbii. No jeszcze mam wątpliwości, czy nam nie będzie nas czasem wyrzucało. Wiecie co, no nie ma tu takich tras, jak widzicie. Ja bym coś chciał odkryć też nowego, wiadomo, widzowie, bo to jest dosyć istotne. Więc jeśli wzięlibyśmy z Barcelony do Leona, to coś byśmy tutaj też myślę, że odkryli. Ewentualnie, słuchajcie, tu jest dużo do odkrycia. Zobaczcie, mamy do odkrycia bardzo dużo miast w Norwegii. No tutaj pewnie gdzieś lecieliśmy już. Aha, bo to znowu z Uppsali. Nie, to nie chcemy. Nie chcemy Uppsali. Mieliśmy ostatnio dwa kursy. Dobra, niech będzie to. Czyli musimy się do Barcelony, moi drodzy, przenieść. Musimy się szybką podróżą przenieść do Barcelony. Zrobimy sobie takie szybkie zlecenie na tym naszym nowym Volvo. Już pierwszy przebieg mu nabijemy, zobaczymy, trochę tam zarobimy, a po kursie myślę, że myślę, widzowie, a bo bym musiał sobie oczywiście ustawić już. A, mi się tu popsuło. Regulacja fotela. Cyk. Chyba tak będzie spoko, się wydaje. O, powinno być ok. Dobra, czyli szybka podróż do Barcelony. Myślę, że spoko. Volvika kupiliśmy, tylko teraz właśnie pytanie, czy my tu mamy? Mamy Barcelonę odkrytą. Super. No niestety, 11 tysięcy w plecy. Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No nic nie zrobisz. Ale myślę, że to Volvo już na siebie będzie zarabiało. Bo jakby już jestem na tym etapie, że powoli, powiem wam szczerze, mam dosyć tych już używanych ciężarówek. Chociaż te zmienianie ciężarówek właśnie tym sposobem co jakiś czas mi się bardzo, bardzo widzowie podobało. Nie powiem, że nie, bo to takie było troszkę ciekawe. Dobra, to gdzie my mamy jechać? Tam mamy jechać. Światła pewnie trzeba zapalić. Ile my tu mamy? 19 km do celu. Teraz już nie mam wyjścia, widzowie. Muszę dbać o to Volvo. Ale widać różnicę, nie? Bo chcecie, widać różnicę po tym silniku też, wam powiem szczerze, że też trąbitko ma takie średnie. Czuć różnicę od razu, słuchajcie, jak to ma 700 koni, a jeździłem ciężarówkami, które tam miały po niewiele tych Trzymaj się prawej strony, koni, a no to następnie jest zjedź różnica, prawo. jest. Będę musiał się pilnować, słuchajcie, żeby w coś nie przydzwonić. Narodzie, zjedź drugim zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Ło, to nie tu. Jery, już bym. Zjedź z ronda. Gdzie ja zjeżdżam? Nieładnie, deszcz pada, kurde, nieprzyjemnie. 10:50, spanie na razie nie wchodzi w grę. Ale cicho chodzi to Trzymaj Volvo. się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Słuchajcie, strasznie cicho chodzi to Volvo. W ogóle silnika nie słychać. Zjedź w prawo. Tak dziwnie bym wam powiedział. Szczerze, jak mam być szczery, no. Trzymaj się lewej strony. Myślałem, że Volvo, no. Nie, żebym narzekał czy coś, nie? Ale takie, no. Trzymaj się lewej strony. Ja lubię słyszeć silnik ciężarówki.
Tu w ogóle tego silnika prawie nie słychać. Już głośniej migacz miga niż kurde silnik pracuje. Zobaczcie, nic nie słychać, nie? Ale idzie jak burza, nie? Nie wiem, czy to był dobry pomysł sobie kupować od razu nową ciężarówkę, widzowie. Ale pracownikowi jeszcze kupimy, słuchajcie. I teraz co jest najlepsze? Będzie, zobaczycie, że będzie za godzinę, ta godzina 12, tak, na ratę kredytu i powinna rata kredytu być tylko 25 tysięcy z hakiem. Czyli za ten jeden kredyt, za te dwa kredyty, które wzięliśmy, nie będzie. Zjedź prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dlatego ja tak będę kombinował i to jest takie, taki troszkę jakby darmowy kredyt, można powiedzieć, nie? Że bierzesz, kupujesz, spłacasz i nawet nie płacisz raty. Bardzo fajna opcja według mnie. Dziwnie mi się jedzie tym Volvo. Już byłem nauczony, że słychać silnik. A to też idzie jak burza. Muszę uważać, żeby nie zatrzeć lakieru gdzieś, wiecie, dopiero co go kupiłem. Nie po to, żeby zarysować, prawda, widzu drogi? Jeszcze jaki tu jest ruch. Ale dobra, odkryjemy trochę nowej mapy. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. Jak w tym deszczu mamy jechać, to masakr. Jak to przyspiesza. No i właśnie, przekroczenie prędkości. Trzymaj się prawej strony. Pierwszy mandat no, z nowym Volvo, kurde. To idzie jak burza, wam powiem szczerze, bo tu ma 700 koni mechanicznych. I to jest różnica, jak cały czas jeździłem takimi ciężarówkami, co miały może po 400 z hakiem. I nagle wsiadam do ciężarówki, co ma 700 koni, to jest naprawdę, to jest odczuwalna różnica. Czuję, jakbym do samolotu wsiadł. Zobaczcie, jak to idzie z tą prędkością. To ciężko jest tę prędkość utrzymać, zgodnie z przepisami. Wręcz niewykonalne, słuchajcie. No zobaczymy, jak nam szybko ta trasa poleci. Nic na razie, słuchajcie, w tym Volvo. Zjedź drugim zjazdem. Nie zmieniałem, żadnych dodatków nie dawałem, bo to bez sensu. Moim zdaniem, słuchajcie, to nie ma najmniejszego sensu tracić kasę na... Ej, co jest? Czemuś ty we mnie wjechał, gościu? Nie, to już jest nie fair. Słuchajcie, nie dość, że gość wjechał w moją ciężarówkę na rondzie. Skręć w prawo. Ale to chyba tu. Nie dość, że gość wjechał jakąś, kurde, betoniarą w moją ciężarówkę, to jeszcze ja mam za to mandat dostać. Że ja byłem na rondzie, kulturalnie, gość we mnie wjechał. Nawet nie wiem, skąd się wziął. Niesprawiedliwy, słuchajcie, widzowie, jest ten Eurotrack. Naprawdę jest niesprawiedliwy.
Ja tu protestuję. Dobra, no to chyba bierzemy to za 230 tysięcy. Nie ma co tutaj... Okej, ruszajmy. Nie ma co się, słuchajcie, tu za dużo widzowie szczypać. Pojedziemy z podwójnym tym. Piękne to Volvo. Ale ono idzie, ja pierdzielę. Chyba się źle zadałem troszkę. Ile? Aha. Cały Juken, widzowie, cały Juken, pruken. Jedź bezpiecznie. Dobra. Jedziemy bezpiecznie. Pewnie, że jedziemy bezpiecznie. Ja zawsze bezpiecznie. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, jeszcze jakaś muzyczka dla widza? Niech mi ten deszcz przestanie padać. A co ja z lotniska to odbieram, widzowie? Serio? Jeżeli tak, to trzeba miniaturkę zrobić. O, ale będzie ładna miniaturka. Czekajcie, kawałek dalej. Skręć w lewo. Dobra, żebym ja tylko jeszcze stąd wyjechał. Nie, tam się patrzę na miniaturki jakieś, kurcze. Dla widza musi być miniaturka, prawda, widzu? Gdybyś, drogi widzu, wszedł, obejrzał film. Musi być fajna miniaturka. O, ktoś mi tam coś zarobił. Zjedź drugim zjazdem. O, i poziom osiągnęła pani Umma. Widzicie, jak ładnie. Fajni pracownicy. A co, 700 km mamy tylko do celu? Taką krótką trasę wziąłem? No dobra, no to właśnie... Właśnie spoko. Też powiem wam szczerze, że jak... Jak robię rzeczy takie techniczne dosyć... Jest dużo zabawy z takimi... powiedzmy jakimiś zakupami, takimi rzeczami, no które wiadomo, że trzeba zrobić na odcinku, bo nie robię nic poza. To wtedy faktycznie wzięcie takiej trasy do 1000 km jest tak dla mnie całkiem spoko, nie? Żeby ten odcinek też nie trwał, nie wiem, z 2 godziny. A co oni tu stoją? Co tam się dzieje? Czemu oni tam stoją? Co to za korek? Ojery, widzowie, zobaczcie, tam jest jakiś korek. Co to tam się stanęło? Tam jest jakiś korek do góry. I co ja mam zrobić teraz? Chyba nie mam wyjścia, nie, widzowie? Dla widza. Nie mam wyjścia, drogi widzu, no co ja zrobię? Tylko, że ja nie mam tędy jechać. Mnie ten korek mało co interesuje, jak ja tędy nie mam co jechać. Już oni tam jadą, a nie ja. Ja jadę na wprost. Jeszcze, słuchajcie... Dałem się po prostu porobić. Sam w swojej własnej głupocie się dałem porobić, bo patrzę, jest korek, to jadę tam, gdzie korek, zamiast patrzeć na GPS-a, nie? A ja jadę tutaj. O. Tu mam jechać, a nie tam gdzieś. Dobra, grzejemy.
Jechać, jechać. Trąbitko mi się strasznie nie podoba w tym Volvo. Takie bardzo osobówkowe, bym powiedział. No i jedź tym żółtym dekoratorem tym. Dobra, wykrakałem kolejny korek. Teraz trafiłem na korek. Co to tutaj? Trzeba im trochę potrąbić. Jedź tą Landarą jedną. Ja tu nie będę stał nie wiadomo ile, bo wy się wleczecie. Kurde, gamonie jedna. Jechać. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Mam kurs. Nie wiem z czym i gdzie, ale... Trzymaj się prawej strony. Patrzcie, jak oni tu jadą dziwnie. Korki porobili jakieś. Kościół, gdzie mi się wpierdzielasz? Ja mam pierwszeństwo. Zjedź z ronda. Barcelona. No przecież jestem w Barcelonie. O, chyba deszcz przestaje padać. No i pięknie. Słoneczko wyszło. No i elegancko, widzowie. Teraz to możemy jechać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Nie ma jak się kulturalnie wpierdzielić. Krótką trasę mamy, także... Volvo nawet dobrze się trzyma drogi, to trzeba przyznać, że nawet się drogi trzyma spoko. Trzymaj się lewej strony. Kolejny przychód, widzowie. I to Helga! Niemożliwe, zobaczcie. Trzymaj się lewej strony. Powiedziałem, że Helgę, kurde, zwolnię. Do Niemiec wywiozę z powrotem do swojego kraju. I Helga nagle 20 tysięcy zarobiła. Ale tędy już chyba jechałem. Dobrze pamiętam.
się wydaje, że tędy już musiałem jechać. Widzicie? 26 tysięcy raty. A nie 50, także to... Czekajcie, czekajcie, bo tu są znowu te... Kurde, tu są te kijowe takie... Ciekawe, jak tam autobus przejechał. Bo to, to są te bramki tutaj w Hiszpanii takie zaniżone, co ja się na jednej ostatnio w którymś tam z poprzednich odcinków powiesiłem. To tak szybko jechałem, pamiętam, deszcz padał i nie zauważyłem. Jak zauważyłem, to już było za późno. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Życie, widzowie, życie, no. Zjedź w prawo. Krótki kursik po Hiszpanii, widzowie. Nie zaszkodzi. No widzicie, już mamy 400 tysięcy na koncie. Już ten jeden kredyt śmiało spłacimy. Po to, aby wziąć go ponownie. Kupić pracownikowi jakieś auto. A też nie chcę przepłacać, wiecie, bo jeśli miałbym nówkę kupić jakiemuś pracownikowi, chociaż tej pani, która tak ładnie nam zarabia, może warto by było jakieś nowe auto kupić z dobrym silnikiem, nagrodę. Muszę pomyśleć. Byś mi tak zjechał może, co? Barany blokują tylko lewy pas. No, może bym faktycznie jakiejś pracownicy. Jakąś fajną ciężarówkę już wtedy nową kupił. Może to już jest ten moment, żeby powoli zacząć nowe kupować, jeśli używane są zbyt drogie. Muszę przemyśleć. Szczerze mi szkoda kasy niekiedy na te używane, jak one są takie drogie. A jeszcze trzeba je i tak ponaprawiać potem. To policaja jedzie taka dziwna. Ale w tej Hiszpanii mają dziwne samochody te policaje.
wrażenie. Może jeszcze zdążymy. Też mój cel, widzowie, był taki, żeby wziąć tam jakąkolwiek trasę, żeby coś tam dobić tego expa, tak, żeby wbić kolejny level. Żeby właśnie może tego ADR-a awansować, bo do końca nie jestem przekonany z tym długodystansowcem. Tak do końca. W sensie, czy byśmy zużyli to na odcinkach, bo myślę, że te trasy takie do 1200, maksymalnie 300 są ok. Wiadomo, że raz na jakiś czas dłuższą zrobimy, ale to jeszcze nie ma takiej potrzeby. Chłopie. Nie przesadzaj z tym 45 na godzinę. Dobra, i widzimy, że i tak musimy jechać tu, gdzie oni jadą. Trzeba uważać na tych bramkach, żeby się nie zapomnieć, że niektóre są takie zaniżone troszkę. Ale tą trasą chyba raczej nie jechaliśmy, bo widzę, że mi odkrywa na żółto, także coś tam odkrywamy, widzę. Tych naszych tutaj przestworzy. Ragossa. O, 2000, no tylko 2000 zarobku, no co zrobić? Zawsze lepiej 2000 na plusie niż minus. Jest to dla mnie czasem niezrozumiałe, czemu oni tak mało zarabiają. Trzymaj się lewej strony, a następnie zjedź w lewo. Zjedź w lewo. Dobra, Iwona, jadę w lewo. Jak nalegasz? I już tylko 478 do celu. Ładnie idzie. Także w tym odcinku, w tym kursie myślę, że spanie, no to wiadomo, nam nie jest do niczego potrzebne, bo my będziemy i tak na 20, na pojery, prędkość. Dobra, już muszę uważać, bo z bańczek tak dalej pójdzie. Bo na 22 mamy, znaczy na 20 mamy przyjazd, a... Z drugiej strony oko nie jest zmęczone, tym sobie kursie podarujemy i pomyślimy w następnym, może zrobimy tak jak często to robiliśmy, że przed zaczęciem następnego kursu, żeby w nocy nie jechać, to pierwsze co to zrobimy drzemkę, a później się jakąś tam trasę weźmie.
będzie, myślę, widzowie, dobry pomysł, a też pomyślę na pewno nad kwestią tego, żeby jednego pracownika zatrudnić. Nie byłby to głupi pomysł. O, 19 tysięcy przychodu, pięknie. I nowy poziom. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonko. Jadę lewą stroną. Volvo to tu leci jak głupie. Czy ciężko, słuchajcie, zapanować nad tym silnikiem? Widzieliście, kupowanie używanych miało ten plus, że wolniej jeździłem, a tu kupiłem takie 700 koni Volvo i nagle widzicie, idzie jak burza. Ale musimy przetestować, jak się trzyma drogi. Paliwo też nam nie jest potrzebne. W tym odcinku na wszystko mamy, słuchajcie, wywalone, tylko po prostu zrobić trasę. Fokus. Wiecie, jeszcze z moją koncentracją nie jest tak zbyt idealnie po tej chorobie, niestety. Co tu mam dużo mówić? Dobra, Yuken musi coś odwalić, bo nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie odwalił. Aż tak się nie musimy spieszyć, 300 km. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. 300 km do celu, to już szybciutko raz poleci. Zjedź w prawo.
No tu 40 postawił. Ja się pytam. Trzymaj się prawej strony. Z tego wszystkiego, słuchajcie, zapomniałem, że jadę z podwójną naczepą. Serio, w ogóle silnika nie słychać, nie? Powiem wam, że jest to troszkę usypiające, nie? Jednak ten dźwięk ciężarówki, jak jest taki głośny, to tak pobudza do tej jazdy, a jak tego silnika prawie nie słychać, to usypia, nie? To w ogóle nie czuję, że jadę. Tutaj też mi chyba ten zasięg pokazuje, że na 2000 km mam paliwa. Podoba mi się właśnie w tym Volvo, że to takie jest dosyć czytelne. Chyba 74 litry mam i one mi powinny starczyć na 2400 ileś tam kilometrów, nie widzę dokładnie. Jest możliwe, no bo jakby jak duży był bak paliwa, to jest to możliwe, widzowie. Trzymaj się lewej strony. No i 187 do celu. Pięknie, taka szybka trasa, widzowie. Elegancka, szybka trasa. Zjedź się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Elegancka, szybka trasa. Szybki pieniądz, bym powiedział, no bo ile tam było? Prawie 200 tysięcy, nie? Za tą trasę. Szybki pieniądz. Oczywiście pospłacam kredyty, żeby wziąć je na nowo.
gdzie lewym tu tym, kurde, tą landarą mi tu brokujesz. Lewy pas, kurde, ja tu jadę, się spieszę. Zagadki jedne, gałgany. Lewy pas Jukenowi blokują. Nieładnie. No i. Oj, 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 oj. Padłem w lekki poślizg, powiem wam szczerze, dlatego szybko, żeby wyjść, musiałem uciekać na pobocze. Trochę się zgapiłem niepotrzebnie i o barierkę trochę przedzwoniłem. I niepotrzebnie rozglądam po obu monitorach, zamiast patrzeć, jak jadę, nie? Akurat sprawdzałem, czy mi się dobrze wszystko, słuchajcie, nagrywa, nie? Także widzicie, ja nie mogę kamer za dużo zmieniać, nie mogę rozglądać, bo potem to się źle kończy. 3 mandaty dostałem, słuchajcie, przez tą trasę. 2 za prędkość i to dosyć spore. 1 na pewno za stuczkę. Także 3 mandaty. Chyba w końcu ten sprzęt medyczny znowu wybrałem, dobrze pamiętam. O, 58 km do celu. A co? Jeszcze na pasie awaryjnym nie było ograniczenia prędkości, widzę. Tutaj jest, a na awaryjce nie było. Trzymaj się prawej strony. Dobra, już muszę jechać grzecznie, bo niewiele zostało do celu, a przecież... Jasna dupa, musiał mi tu gościu. Kretyn, bałwan, idiota. No sznela! Sznela, idioto! Autostrada to jest, a nie jakieś, kurde, nie wiem. Pustkowie, że gościu sobie jedzie, się wlecze. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No trochę pootukiwałem to Volvo. Musiało zostać ochrzczone, jak to się mówi. Nie, no tak źle chyba nie było. Poza tymi mandatami, których no było sporo i przecież myślę, że sporo kasy niestety na to poszło, na te mandaty. Gdzie 40? Kogoś chyba pogrzało. Że ja na takim ładnym zjeździe 40 pojadę. Tak, jakiś debil chyba po pijaku ten znak postawił. W życiu żadnej 40 mowy nie ma. Tu jeszcze w mieście jestem w stanie zrozumieć. Leon. Leon to się chyba w ogóle czyta. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, no i widzicie, widzowie, szybki kursik, szybki odcinek do godziny. Skręć w prawo. Następny sobie zrobimy jakiś dłuższy odcinek, wam mogę obiecać. Przygotuj się do skrętu w prawo. Tak, i dłuższy sobie następny zrobimy z dłuższą trasą. No ale też będzie trzeba kupić ciężarówkę pracownikowi.
tylko... Ale też zobaczymy wszystko. Oby więcej takich. To wszystko, widzowie, na spontanie się dzieje, jak widzicie. Nie, no jak... 20 expa mam dostać, to ja dziękuję bardzo. Doskonale, no, no dobrze, że doskonale. No, 238 tysięcy zarobione, kary nie dostałem, poziom wbity, spoczko. To co robimy, widzowie? No myślę, że tego ADR-a sobie drugiego dodamy. Czyli gazy w razie czego. Później są jeszcze płyny łatwopalne, no zobaczymy. Zastosuj. No i pięknie, kasa wbita i zobaczcie, żeby nie było na koniec odcinka. Robimy spłata. Tu już się nie da. A jak będziemy potrzebowali wziąć, żeby kupić pracownikowi ciężarówkę, to się oczywiście weźmie. Dzięki moi drodzy kochani za oglądanie. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Jak widzisz, zapisuję grę. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!